I jak to wygląda? Takie postapokaliptyczne ma być. No niezbyt, no. Może na innych teksturach. Ale co, znowu mam wchodzić do menu i szukać od nowa? Nie chce mi się po prostu wychodzić. Już buduję na tych teksturach. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Hoodyfikacje. Dzisiaj przedstawię wam modyfikację o nazwie Enchanted GUI, co jak możecie się domyśleć po takim wstępie małym, dodaje nam więcej opcji w menu gry. To znaczy w menu jak jesteśmy w grze, o tak powiem. Klikając Escape, mamy już do wyboru trochę więcej opcji, jak widzicie. Mamy tutaj Player Info. Możemy zobaczyć statystyki. Tak bardzo szybko. Osiągnięcia. Co ja tak mało tych osiągnięć mam? Dalej. Możemy wejść do trybu jednoosobowego, tutaj poprzeglądać, ale możemy też anulować i będziemy na tym świecie. Tak samo z trybem wieloosobowym. Zestawy tekstur też możemy zmienić. Widzicie, już jesteśmy na Faithfulu. Teraz wchodzimy w opcję. Tutaj możemy zmienić szybko język. Jeżeli nam by się... coś nam by nie pasowało, tej czcionce zmieniamy sobie na English, a potem szybko na polski. Co jeszcze? Ustawienia czatu. Ostrzegań. Możemy nie ostrzegać. Przezroczystość może być 0 i będzie, to znaczy 10. Kolory włącz, wyłącz, włącz, wyłącz. Link do strony włącz, wyłącz. Czat widoczny, jedynie komendy niewidoczny. Możemy sobie, na przykład ten tryb niewidoczny jest bardzo dobry do nagrywania. No i co? To tyle z tej modyfikacji. Uśmiechnijcie się do mnie. Łapka!